Wójt Lelowa, Jacek Grupa, panie wójcie, akurat jesteśmy na tle hali sportowej, ale nie o hali sportowej, która też jest na pewno przykładem dobrego gospodarzenia na terenie gminy, bo jest to potrzebny obiekt sportowy społeczności, ale powiemy o drugim obiekcie, który i społeczności będzie potrzebny, a także tym, którzy tutaj do Lelowa z Częstochowy, miejmy nadzieję, przyjadą, bo już w niedzielę, w sobotę, przepraszam, 21 września, oficjalne otwarcie targowiska. To chyba ważne wydarzenie. Ważne, wracamy do starych tradycji Lelowa. Lelów już od średniowiecza miał tradycję jarmarków, targów. No i teraz przez ten obiekt, który zbudowaliśmy przy wspomożeniu programu rozwoju obszarów wiejskich i otwieramy go 21 września w sobotę o 13:00. Mamy nadzieję do powrotu tradycji targowych w Lelowie. Targowe tradycje, ale w takim bardzo ładnym wydaniu nowoczesnym. My nie pokażemy tej hali specjalnie, ale naprawdę okazały kawałek obiektu zadaszony, także wygodnie się będzie robiło zakupy. Myślę, że tak, szczególnie to zadaszenie, utwardzenie, wtedy jest ten komfort do robienia zakupu, zwłaszcza w słodkie dni jesienno-zimowe czy wiosenne. Wtedy, kiedy pada deszcz, na targowiskach trzeba chodzić pod parasolami, a u nas można tak jak w supermarkecie wybierać, przebierać i na głowę nic nie pada. I będą świeże, lokalne produkty, na których nie będzie napisane E185 albo nie będzie napisane innych rzeczy, które mogą trochę odstraszać, za to będzie smacznie i zdrowo. Za to będzie smacznie i zdrowo i prosto od chłopa. Prosto od chłopa. Ten dzień, ten otwarcie 21 września o 13:00 to będzie taki wyjątkowy dzień na targowisku, bo to nie tylko będzie możliwość zobaczenia tego targowiska, zrobienia pierwszych zakupów pewnie, ale także pewnie parę atrakcji gmina przygotowała z okazji takiej uroczystości właśnie. Również połączyliśmy to razem z gminnymi dożynkami. Będą występy, będą zabawy dla dzieci, będzie zabawa taneczna, będzie zespół ziemi lolowskiej, dzieci z GOKU, orkiestry dęte. Także zabawa taka i rozrywka typowo przyświecająca targom. Czyli po prostu kierujemy się tak z Częstochowy na Olsztyn, Janów, potem dalej już droga na Koniecpol doprowadzi nas po drodze, znaczy na Szczekociny Jędrzejów, przepraszam, doprowadzi nas, pan wójt mnie poprawia, na Szczekociny Jędrzejów doprowadzi nas do Lelowa i robimy te zakupy i bawimy się dobrze w Lelowie. Jeszcze raz przypomnijmy dzień i godzinę. 21 września w sobotę o 13:00 zapraszam wszystkich do Lelowa na otwarcie targowiska. A my naszych widzów zapraszamy teraz do domu jednej z pań, gdzie panie gospodynie pokażą te produkty, które będziemy można spróbować. Pyszne regionalne produkty i nie tylko ciulim, z którego jest znany Lelów, ale także inne produkty. Także zapraszamy panie wójcie do oglądania teraz, tak? Zapraszamy do oglądania, bo to będzie i ciulim lelowski, smalec lelowski, garus i prażuchy. Co to jest, jak to wygląda, to za chwilę Państwo się przekonają. Dokładnie tak. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w Lelowie, w miejscowości, która tak w Polsce, jak i na świecie słynie z takiej cudownej potrawy, jakim jest ciulim lelowski. Ciulim lelowski jest to potrawa troszkę zmodyfikowana, oparta na czulęcie żydowskim, z tym, że zasadniczo się różni, gdyż czulęt żydowski jest produkowany z grochu i z fasoli, natomiast ciulim lelowski wyjątkowo z ziemniaków i żeberek. Podstawowymi produktami do wykonania ciulimu są żeberka, ziemniaki, cebula, oczywiście przyprawy i smalec do wysmarowania garka, w którym się piecze, oczywiście w piecu chlebowym. Ziemniaki należy zetrzeć na tarce, mięsko przyprawić, później włożyć to wszystko do gara i piec w piecu chlebowym około 6 godzin. Następnym produktem jest smalec domowy. Składa się on z słoninki, którą wkładamy do garnka. Potem na słoninkę kładziemy cebulkę. Kolejno majeranek, dość obficie przyprawy, dość obficie majeranku, czosnek i kładziemy następną warstwę. Następna warstwa jest podgarle. I to samo. Cebulka, majeranek, czosnek.
Następna warstwa jest boczek. I to samo. Boczek, warstwę rozkładamy na garku. Cebulka, majeranek. No i oczywiście no pieprz też, no wegetę, jak ktoś po prostu lubi do smaku. Ale to jest podstawa. I na wierzch możemy do smaku wrzucić jeszcze kiełbasy takiej bardzo dobrej, wiejskiej, typowo wiejskiej. I to właśnie smażymy na bardzo wolnym ogniu. Jeszcze jedno, żeby się nie przypaliło, to lejemy na spód jeden garnuszek półlitrowy wody i to tak przykryjemy i 3-4 godziny tak powoli się to właśnie topi. I wtedy właśnie wychodzi nam tak piękny i dobry smalec. Następnym produktem serwowanym w Lelowie są prażuchy lelowskie. Składają się z następujących produktów. Ziemniaczki, które obieramy, wkładamy do garka, zalewamy wodą i gotujemy. Gdy są półmiękkie, wsypujemy mąkę pszenną i gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem odcedzamy nadmiar wody do osobnego naczynia i tłuczemy pałką drewnianą w garku. Gdy będzie troszeczkę za twarde, to już dolejemy właśnie, dlatego żeśmy odlewali tą wodę, że potem dolejemy z powrotem do garka i tłuczemy. I to już są właśnie gotowe prażuchy. Potem pokrosimy okrasą z boczku wędzonego. Polewamy obficie. I wtedy są bardzo dobre. Życzymy smacznego. Następną potrawą regionalną u nas jest garus. Jest to w zasadzie zupa owocowa, taki rodzaj zupy owocowej. Pierwsze wzmianki już o garusie tutaj może dla ciekawości powiem, już były w 1878 roku. Wzięło się z potraw typowo śląskich, bożonarodzeniowych. Robiło się z suszu, suszonych śliwek, suszonych jabłek i suszonych gruszek. Wszystko zalewało się wodą, gotowało się i zupkę się zagęszczało mąką i śmietanką. W okresie letnim no, korzysta się ze świeżych owoców i ten susz zastępuje się owocami świeżymi. Głównie w garusie chodzi o to, żeby miało konsystencję taką gęstą i smak musi mieć taki słodko-kwaśno-słony. Tradycją u nas podawania zupy w garusu jest położenie na dnie talerzyka ziemniaczków i zalanie ich zupką. I smacznego.